woda w naszym regionie jest najdroższa w Polsce. Są jednak duże różnice w opłatach. W zależności od tego, gdzie mieszkamy, zapłacimy za metr sześcienny wody od nieco ponad 5 zł do prawie 10. Najwięcej zapłacą mieszkańcy Czechowic-Dziedzic, Mysłowic czy Siemianowic Śląskich. Z analizy cen w miastach województwa śląskiego przeprowadzonej przez Wody Polskie wynika, że stawki za wodę i ścieki w województwie śląskim są najwyższe w całym kraju. Magda Sincewicz. Co miasto to różnica, zarówno w stawce, jak i po wodach jej wysokości. Bardzo wysokie taryfy za wodę i ścieki w Mysłowicach wynikają stąd, że miasto spłaca ogromne zobowiązania poręczone budżetem miejskim, które zostały zaciągnięte wiele lat temu. I jeszcze długo sytuacja nie ulegnie zmianie. Stan zadłużenia miasta w 2018 roku wynosił ponad 200 milionów złotych i choć minęło już sporo czasu, spłata kredytu wraz z odsetkami wciąż jest aktualna. To jeden z powodów wysokości opłat za wodę akurat w tym przypadku. Co innego twierdzi opozycja. Gdyby rzeczywiście prowadzić jakąś restrukturyzację wewnątrz przedsiębiorstwa, byłaby szansa na to, żeby te ceny obniżyć, ale to się nie, przez ostatnich 5 lat po prostu nie wydarzyło. Nie było żadnego realnego przedsięwzięcia, które mogłoby wpłynąć na tę cenę wody, wyłącznie podwyższaliśmy. Nie tylko Mysłowice. Wysokie opłaty obowiązują także w Siemianowicach Śląskich, gdzie za metr sześcienny wody trzeba zapłacić 8,61 zł brutto, a za odprowadzenie ścieków ponad 11 zł. Zmiany oczywiście biorą się stąd, że rosną koszty utrzymania, to chyba we wszystkich wodociągach, koszty inwestycji i najważniejsza u nas zmiana dotyczy cen hurtowych. Wody i ścieków jesteśmy zależni od wodociągów katowickich, gdzie zrzucamy nasze ścieki, oraz od przedsiębiorstwa GPW, skąd hurtowo kupujemy wodę. W Czechowicach-Dziedzicach, które są na szczycie listy, zadecydowało o tym zupełnie co innego. To wynika z uwarunkowań danej gminy, tak? Skąd ta woda jest dostarczana. My nie jesteśmy producentem wody, tylko tą wodę kupujemy od akwy, tak? Czyli po pierwsze koszty zakupu tej wody, no i po drugie też uwarunkowania funkcjonujące z tego, że byliśmy wcześniej obsługiwani przez rejonowe przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Tychach. No i te uwarunkowania historyczne też na to mają wpływ. Wpływ na to, ile będzie kosztowało mieszkańców zrobienie herbaty czy zupy, a także codzienna kąpiel, sprzątanie czy podlewanie kwiatów. To, co jest ważne i to, co wpływa potem również na tą cenę końcową, to jest też miasto, w jakim się znajdujemy. Często jest tak, że gdy gmina jest nieco bogatsza, to jest w stanie nieco dołożyć od siebie do tej ceny, aby ten finalny efekt, jaki czujemy w portfelu, gdy musimy zapłacić, był nieco lżejszy. Kłopot polega na tym, że tych gmin, których jeszcze ciągle na to stać, jest po prostu coraz mniej, a coraz więcej gmin mówi, no bardzo nam przykro, ale nas po prostu na to nie stać. Co na to mieszkańcy? To przerażające, ale co możemy zrobić? Nie wiem skąd podwyżki, a brać, no to musimy sobie radzić, bo nie ma innego wyjścia. Bo to właśnie na mieszkańcach leży ciężar opłat zarówno za dostarczanie wody, jak i odprowadzenie ścieków. Ceny regulowane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przedsiębiorstwa i spółki miejskie raz na 3 lata wnioskują o zmianę cen i zazwyczaj chodzi o podwyżki. Główna intencja ustawodawcza i też ta intencja, którą realizują Wody Polskie jako organ taryfowy, jest ochrona konsumentów, czyli de facto nas wszystkich, przed nieuzasadnionym wzrostem cen na rynku. Woda nie jest towarem, woda nie jest surowcem, jest naszym dobrem wspólnym, natomiast wszyscy ponosimy koszty jej dostarczenia i uzdatnienia, przygotowania do wykorzystywania dla naszych celów bytowych. Wiele miast wciąż jest przed zmianą taryfy i podwyżkami. Z danych Wód Polskich wynika, że w procedowanych wnioskach nie odnotowują żadnych, w których przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne proponowałyby obniżkę lub pozostawienie opłat na niezmienionym poziomie.